Ja miałem już ten czas świadomość, bo to coraz bardziej się rozwijała ta nieoficjalna świadomość, prawda, o tej roli, prawda, Wojtyły, który już zdobył sobie tą opinię zupełnie niezwykłych kwalifikacji intelektualnych, postawy, prawda. Poza tym była też ta pamięć jego tej takiej, prawda, no, postawy sportowej, prawda, aktor, sportsmen, prawda, bo to i narciarz, i prawda, kajakarz, prawda. Także to stwarzało już taką zupełnie inną atmosferę, bo prawda, ten ksiądz, czy jak później biskup, to zawsze był synonimem jakiejś takiej sztywności, powagi, dystansu. Tymczasem okazuje się, że to był człowiek jakiś zupełnie, że tak powiem, zwykły, z którym łatwo było nawiązać kontakt. Więc tę świadomość ja oczywiście miałem. Wrażenie fizyczne takiej odmienności, prawda, od typowego księcia, prawda? Taki, jakby to powiedzieć, stuprocentowy mężczyzna, prawda? Poza tym mówiący w sposób właśnie taki, tak jakby to nazwał, bardzo taki świecki, bardzo sportowy, konkretny, prawda? Pamiętam, że ja właśnie mówiłem, że się wybieram tam, no jakaś była krótka, prawda, rozmowa na ten temat, na temat nart. No i między innymi ja właśnie wspomniałem o Krystynie, prawda, Niżyńskiej. Ja mówię, no tak, oczywiście to środowisko, tylko w ten czas, prawda. Z tym, że to było bardzo krótkie spotkanie, bo on w ten czas przyjechał żegnać się, wyjeżdżał. Ja właśnie tego dnia była konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim. I po tej konferencji była jakaś taka mała lampka wina. Z tym, że było tam parę osób, nie jestem stuprocentowo pewna, ale wydaje mi się, że był Wrzaszczyk, prawda? Członek biura. To była konferencja, którą organizował rektor Rybicki, który był, prawda, bardzo, że tak powiem, bogobojny w sensie prokomunistycznym. To była jakaś konferencja na temat zarządzania w radach narodowych, coś takiego, byłem zaproszony, też brałem udział w tym. No i właśnie ktoś przybiegł i do któregoś z tych przedstawicieli na ucho coś powiedział. I pamiętam, że myśmy wszyscy zwrócili uwagę, bo ten ktoś przybiegł, prawda, do tego i ten takie oczy zdziwione, więc pierwsza moja myśl była, może Gierek ustąpił, coś takiego wielkiego, prawda. I on tak zgłupiał, potem szeptem zaczął mówić do swoich tych. No i potem, już nie pamiętam kto, ale ktoś właśnie z tego środowiska partyjnego. Mówi, proszę Państwa, papieżem został Wojtyła. No i oczywiście my wszyscy od razu, prawda. No i wtedy też nie pamiętam, ktoś, prawda, no wobec tego, toast. No ja z miejsca biegiem, ja mieszkałem w ten czas na Otraguta, biegiem już do domu, prawda, no i wpadam i żona nie słuchała radia, nie tej telewizji i żonie od razu mówię, no więc. No i natychmiast telefon za telefonem, wszyscy moi studenci, wszyscy bliscy. No więc muszę powiedzieć, ja teraz nawet tak wspominam, to się wzrusza, prawda? To było coś niezwykłego. Taka radość, prawda? Teraz zaraz sąsiedzi do nas od razu lampkę wina, prawda? To było jakaś świadomość końca jednak, początku końca tego reżimu, prawda? Polak został papieżem. I pamiętam, jakie na nas to było środowisko naukowe. Zrobiło wrażenie, że po pierwsze, papież jest bez potrójnej tej korony, że papież po tym, jak Wyszyński, prawda, podszedł, to klęknął, on, prawda, ucałował Wyszyńskiego. To było w ogóle coś już zupełnie niezwykłego. Bo mieliśmy tę świadomość, niejednokrotnie się widziało, prawda, wszystkich poprzednich papieży na lektyce, w koronie, prawda? Było to ta granica. I teraz raptem zupełnie coś innego.
I teraz sobie uświadomiłem, że to jest, no, to jest ten Lolek, prawda? Który wprowadza zupełnie nową strukturę kontaktu, prawda? Znowu to, co ja rozwijałem w swojej koncepcji teorii zarządzania, ideę partnerstwa. Papież był promotorem na terenie kościoła. Bo oczywiście ten element audiowizualny w całej tradycji kościoła, on był zawsze, prawda? To jest problem ubioru, problem stwarzania atmosfery, muzyka, prawda? Śpiew, prawda? Sposób zachowania, gesty. Ale u Jana Pawła było, to wszystko było inne. To było naturalne. To nie miało charakteru tej struktury, prawda, nauczonej, tradycyjnej. To było zupełnie coś nowego. Dobrze jeździł, miał dużą sprawność. Zresztą miał też opinię właśnie dobrego pływaka i dobrego i pływał. I zresztą najlepszy dowód, że kazał sobie zbudować basen w Watykanie, prawda. Czy mnie niesłychanie ujął, bo to też jest moja wielka satysfakcja, lubię pływanie. I pamiętam świetnie krytykę, że no, basen tyle i tyle kosztował. I kapitalną replikę, że basen tam kosztował powiedzmy $1 000 000, ale wcześniejsza śmierć papieża będzie kosztowała parę milionów. To jest zapobieżenie, przedłużenie życia, prawda? Że śmierć papieża, konklawy, to ile to kosztuje. W związku z tym jest po prostu interes, który ja zresztą uważam właśnie za bardzo słuszny, że tak właśnie powinno być, że kadra kierownicza powinna mieć odpowiednie warunki do tego, żeby zachować, prawda, tryb życia właściwy. No i przyjeżdżam na uniwersytet i mnie od razu mi z miejsca zawiadamiają o tym. No wie pan, szok straszny. No i od razu telefonuje żona, jeszcze nie miałem komórki, ale miałem gabinet, miałem telefon. Żona dzwoni, mówi, płacze, prawda. No i mówi, słuchaj, zamach, prawda. No więc od razu poruszenie, nikt nie rozpoczyna wykładów i od razu dzwoni dziekan. Witold, przychodź. Więc ja przychodzę, prawie że wszyscy profesorzy. Słuchaj, mówię, no, kto to? Słuchaj, jak to jest możliwe? Kto to? Ja mówię, powiem wam kto. Rosjanie, KGB. No ale to jest możliwe. Ja mówię, nie ma nikogo. Przecież, czy wy sobie uświadamiacie, że on był niesłychanie groźny? My sobie tego nie uświadamiali. Dlatego, że on jest ojcem duchowym idei Solidarności. A to wiecie, bo słuchaliście mu, ja miałem wykład, prawda, to był cały uniwersytet, to było z 1000 osób, prawda, że idea Solidarności jest czymś zupełnie rewelacyjnym. To jest próba rozwiązania problemu konfliktu, strasznego konfliktu klasowego, który istnieje w zupełnie innej formie. Zło dobrym. Jedność klasowa, negocjacja, prawda? To jest zupełnie inna filozofia. No i teraz ja wracam, no i 24 godziny, to ten Razer, taki najlepszy, wspaniały reporter, cały czas informacja o zdjęciach, cały czas dosłownie. Papież teraz zdjęcia, prawda, jak samochodem, prawda, tam Bugonia, Gienia, teraz tłum stoi, a teraz tam wywiad od razu tam z kimś ze szpitala. Wszystkie agencje przez, wie pan, to była, my sobie nie zdajemy sprawy, jaki to był szok dla wszystkich absolutnie. To był 87 rok. Trwało to 3 lata przygotowania. No już od razu przygotowania, już od razu sugestie, byłem zaskoczony, prawda, że z Watykanu przyszły sugestie, elementy homilii najważniejsze. No więc oczywiście, myśmy tam współpracowali stale, prawda, z nuncjuszem i z tym Bielem Wojtkiem, prawda.
No więc element solidarność. Solidarność, wspólnota burundyjska, nie Hutu, nie Tutsi, nie Pigmei, tylko wspólnota, prawda. No i powoli, powoli, prawda, zaczyna się przygotowywać tą. No potem już miesiąc chyba przed zaplanowaną wizytą, no prosi mnie, no mówi, że no właśnie jest taka sprawa, że tu przyjedzie, prawda, Radio Watykana, hiszpański, angielski, francuski, polski, w czterech językach muszą być. Czy ja mogę być reporterem w języku polskim? Z tym, że jest zastrzeżenie, że przyjedzie taki instruktor z Watykanu i będzie trzydniowy kurs. Ja mówię, że oczywiście dla mnie to było bardzo interesujące. No ja oczywiście dostaję tą plakietę, mam tutaj ją, zachowałem ją, prawda, z moim tutaj napisane nomenklatura apostolik Burundi, visit papalo Burundi, 5-7-9-1990. Nazwa imienia mister Witold Kierzun, funkcja Radio Watykana, prawda? No i oczywiście miałem to przypięte i wstęp wszędzie, bez problemu. No więc jestem na lotnisku, przy czym planujemy piękne przyjęcie. Jest taka sytuacja, że żona ministra planowania z Polką i dzieci, dwie córeczki, jedna starsza, druga młodsza, bardzo czarne, ale pięknie mówię po polsku. No więc decydujemy, że mniejsza to ona miała wtedy 9 lat, Ola, ubierzemy ją po krakowsku i ona przywita papieża, wręczy kwiaty. No i oczywiście papież schodzi, ziemię, prawda, caluje, ona podchodzi i mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ojcze Święty. A papież mówi, jak ty pięknie mówisz po polsku. A on mówi, bo ja jestem Polka. Jest tam było przerwacji. A ja obok stałem, prawda, no i też głośno mówię, pochwalony Jezus Chrystus, Ojcze Święty. On się tak odwraca, ja mówię, tak dwa kroci, podchodzi i mówi, mówię, a skąd ta Perty powiedział? A skąd tu się znalazłeś? Ja mówię, no ja jestem Radio Watykana, ale jestem tutaj ekspertem. Aha, no i odszedłem. Nawiasem mówiąc, to telewizja włoska to sfotografowała, jest ta scena, prawda? Tak, chyba gdzieś mam to pokazywali mnie, to było takie słynne, że papież, prawda, przywitał się od razu, prawda, ze mną, to potem to mój, że tak powiem, autorytet niesłychanie urósł. Od razu powstała idea, żeby zorganizować spotkanie z papieżem Polonii. Już to było przedtem. Więc ja przygotowałem 42 nazwiska. Kto to był? No więc było trzech ekspertów. Były żony jakichś Francuzów. Byli misjonarze. Także w całego Burundi, prawda, 42 osoby. No i ustaliliśmy to z Dziwiszem, prawda. Potem miało być to spotkanie. Ja to wszystko zaaranżowałem, listę przygotowałem ja, prawda. No i potem była kapitalna okazja, to było spotkanie z przedstawicielami z korpusem dyplomatycznym. No i ja tam występowałem już jako przedstawiciel ONZ-u. Był resident reprezentant ONZ-u i ja jako dyrektor największego projektu. To było 56 osób. Był olbrzymi projekt. Więc oficjalnieśmy tam występowali. No i była dyskusja, z tym, że w ogóle śmieszna była historia, dlatego że ja przyszedłem wcześniej i tam było, z boku były krzesła. Ja myślałem, że to są krzesła właśnie też dla korespondentów. Tam byli, tam siadłem. A okazało się, że to były krzesła dla, był ten Casaroli, prawda? I Casaroli koło mnie siadł. Ja mówię, strasznie przepraszam, bo to ja pomyliłem miejsce. A on mówi, no, nie ma problemu, no, dlaczego, niech ma posiedzieć. Mówi,
a może się pan poczuje, mówi, kardynałem, na wesoło. No, to bardzo były przyjemne te stosunki. No i potem znowu była podobna sytuacja, że to się też wcześniej skończyło. I papież wyszedł, a i musiał pójść do toalety. No i ja potem tam na niego czekałem, jakoś tam wszyscy tam odeszli, on wyszedł, a mówi, świetnie, mój, byśmy tam nie dokończyli rozmowy. To, bo mnie to bardzo, bardzo mi na tym zależy, że to, ja mówię, dobrze, no ale to był 90. rok, ja mówię, dobrze, ale jak Ojciec Święty widzi Polskę, prawda? To. On mówi, no tak, teraz jest sytuacja gorsza, ale ja się wybiorę. Ja mówię, czy to nie jest ryzykowne, bo nie, mówię, ja absolutnie muszę pojechać, bo to jest jedyny sposób, żeby, już nie pamiętam coś tam, w każdym razie to była taka, tak jakoś się to udało, tak samo jak poprzednio. No i trzeci raz to było z Gitegi, wrócił, ja do Gitegi nie pojechałem, pojechał tam inny. A ja przygotowałem właśnie, te pisałem, bo to myśmy tam pisali, mieliśmy maszynę do pisania, potem to tam było kontrolowane, potem taka, że tam trzeba jakieś poprawki było. Tego. No i papież wrócił, podszedł do mnie i mówi, no może porozmawiamy tam na górze. No i poszedłem z nim na pierwsze piętro, tam jest taki ogród i w ogrodzie był przygotowany stół do kolacji, prawda. No i takeśmy się przechadzali. No ja oczywiście, mnie najbardziej interesowała sytuacja w Polsce. No przy czym właśnie też pyta mi się dobrze w jakim charakterze ja jestem, skąd ja się tu znalazłem. I właśnie mówię, że jak to właśnie było, w jaki sposób. No, że między innymi, prawda, miałem zupełnie odciętą drogę od powrotu. No mówię, czy nie warto byłoby jednak teraz wrócić. Ja mówię, no ja się zastanawiam, ale ja mam jeszcze rok do skończenia projektu dziesięcioletniego. Ja nie mogę. A no tak, to słusznie mówię, no to tu też. Ale mówi tak, to jest, i to w ten czas pamiętał, to mi odkryło w pamięci. My musimy myśleć globalnie. Sytuacja w Afryce jest również niesłychanie ważna. Również i dla sytuacji w Europie, i dla naszej sytuacji. Papież był na jakimś spotkaniu, i ja w ten czas wróciłem z nim razem. On wysiadł z samochodu, bo samochód, tam kawaleczek trzeba było przejść taką dróżką przez park. I dosłownie wszedł zmęczony, podszedł do schodów, chwilę stał i tak wolniusieńko wchodził. Myślę sobie, Boże kochany. Bo program był straszny, 12-godzinny, nawet 14 godzin. Że jest strasznie zmęczony. No ale w ten czas któryś z tych Włochów z Watykanu, bo tam z tak, że tego, ja mówię, że to on jest strasznie, prawda, fatigę, prawda, a ma za 20 minut ma nowe, nie, za pół godziny ma nowe spotkanie. On mówi, nie bój się, odpocznij. 20 minut później zbiega po schodach. Ja mówię, jak to? Spał. Przyszedł, rzucił się od razu, spał 20 minut, spodziewał się już. No więc muszę powiedzieć, że byłem, bo to ja mam też tę właściwość. Ja potrafię, jak jestem bardzo zmęczony, się kładę, pracuję już, nic mi tego, kładę się na 15 minut. Po minutę też wstawię, jestem zupełnie. No więc myślę sobie, no to papież, prawda, nawiasem mówiąc, ten cechy miał Napoleon. Ona jest dość rzadka, ale mam paru kolegów, którzy też mają. Papież miał tą zdolność. Natychmiastowej regeneracji. Zdobył sobie niesłychaną sympatię. Niesłychaną sympatię, bo no, przede wszystkim no, tam jest jednak, tylko śmiesznie to powiedzieć. Jest nawet u Hutu, jest kult wzrostu. Wysoki mężczyzna to jest ten lepszy mężczyzna. W związku z tym są szalone starania ze strony tej wyższej warstwy Hutu, małżeństw z kobietami Tutsi, żeby te dzieci były wyższe. Więc ta piękna postawa papieża zawsze w ten czas w świetnej formie, prawda?
po schodkach z tego, to zbiegł dosłownie, prawda? Pochylił się, pocałował ziemię, wstał, prosty, prawda? To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Niesłychanie życzliwy sposób przemawiania. Zawsze z takim życzliwym uśmiechem. Bardzo staranne mówienie, zrozumiałe, dlatego że tam francuski jest obowiązkowym językiem i w szkołach uczy się francuskiego, ale olbrzymia większość mówi kirundi. Francuski to jest ten od święta, prawda? Więc oczywiście znają francuski, ale ja też musiałem bardzo uważać, prawda, w takich kontaktach na niższym szczeblu, żeby mówić wolno, starannie. Papież bardzo starannie, wolno mówi po francusku, prawda. Dalej. Wygłosił dość ludzie przemówienie po kirundi. No więc tu był niesłychany entuzjazm. No i poza tym kapitalna argumentacja. Mówił takie w sposób chwytający, że tak powiem, ich za serce. No, poza tym zaimponował tą swoją kapitalną znajomością problemów. Był w różnych miejscach. Tam jest problem. Gitega i Bujumbura. Gitega to była stara stolica. On został rozwiązany w ten sposób, że jest pełna dekoncentracja. Parę ministerstw jest w Gitece. I główna katedra, tak powiem, centralna jest w Gitece, nie w Bujumburze. I papież to kapitalnie potrafił, prawda, odczuć, dać wyraz, prawda, szacunku tutaj do Gitege, ale szacunku do Bujumbury. I na rzecz, że był bardzo dobrze wprowadzony. To było te materiały, nawiasem mówiąc, nuncjusz spędził chyba rok wcześniej, spędził chyba 3-4 miesiące w Watykanie. Także poza tym, ja właśnie, nie wiem, to komuś ofiarowałem, bardzo żałuję, cała książeczka programu, minutowa, tu, z takim bardzo dokładnym wyliczeniem, jaka problematyka, z kim, prawda? I teraz rozumiem ten entuzjazm. W Meksyku, w krajach Afryki Południowej, prawda? Bo to, on dawał to się czuło, że to jest ktoś, kto nas kocha, kto chce naszego dobra, kto nas rozumie. No? Kapitalne. Poza tym, tak mi się właśnie wydaje, że no w tych rozmowach, no, to były oczywiście krótkie rozmowy moje. Ja też miałem taką świadomość, że on świetnie rozumie. Ja coś zacząłem mówić, już wiedziałem, że on już to rozumie. Że on chwyta tą istotę zagadnienia. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to był niezależnie od wszystkich elementów typu sakrum, prawda? To był genialny człowiek, prawda? No, ostatecznie przecież ta olbrzymia wiedza, olbrzymia kreatywność koncepcji, że tak powiem, uratowaniu, usprawnienia świata, no nie ma takiej drugiej postaci, prawda? I to było widoczne. Nastąpił zupełnie wyraźny, który był potem wyrazem tego wyniku, tego referendum, zupełnie wyraźny proces ocieplenia stosunków Hutu-Tutsi. To nie ulega wątpliwości. To było to zupełnie wyraźne, z jednej strony. Z drugiej strony, no po prostu wzrost religijności, to znaczy wzrost zaufania do Kościoła. Wzrost zaufania do środowiska misyjnego, do środowiska właśnie miejscowego kleru. Po prostu no, nie robiono takich badań. Gdyby zrobiono takie badań, jak kształtuje się autorytet Kościoła i nauki Kościoła, to tu byłby olbrzymi skok. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. I moim zdaniem papież Jan Paweł zdobył się po pierwsze na zdefiniowanie, na świetną ocenę minusów i plusów, wytyczenie, prawda,
co jest podstawowym minusem obecnej sytuacji, jednocześnie z pełnym uznaniem dla plusów, no to znaczy przede wszystkim dla faktu, że jednak olbrzymia większość krajów, prawda, systemu autokratycznego, komunistycznego przekształciła się w lepsze czy gorsze, ale kraj jednak demokratyczny. I to oczywiście jest olbrzymim osiągnięciem, bo struktura świata w tej chwili wygląda już zupełnie inaczej niż wyglądała, prawda, w poprzednim wieku do końca lat 80. No, ale jednocześnie miał tą umiejętność bardzo prawidłowego wytypowania, co należy zrobić, i to w sposób już nawet powiedziałbym taki polityki pragmatycznej. Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że ta sytuacja, prawda, konfliktu pomiędzy komunizmem i liberalizmem wymaga rozwiązania w inny sposób, a ten inny sposób to jest właśnie to, co można byłoby nazwać społeczną nauką Kościoła. Oczywiście jest tu nawiązanie do dawniejszych encyklik, prawda? Nawet tam Rerum Novarum i tak dalej, ale Jan Paweł II w sposób, powiedziałbym, całościowy przedstawił w swoich rozważaniach tę ideę. I także wydaje mi się, że trzeba jak najbardziej ją rozwijać i w ten sposób wyraża się wpływ zarówno tekstów czytanych, kazań wysłuchanych i osobistej obserwacji sposobu zachowania. Dla mnie świętość jest jakaś taka daleko idąca zbieżność mojej dyscypliny z koncepcją świętości. Bo zawołanie mojej dyscypliny, praksologii, jest: wyzwalaj doskonałość z każdego poczynania. A więc jest tu dążenie do doskonałości. Pełnej doskonałości nikt z nas nie może osiągnąć, bo w myśl doktryny, prawda, naszej wiary, pełna doskonałość to jest symbolem pełnej doskonałości jest Bóg. I tutaj była ta moje starania w warunkach obozowych wspólnego modlenia się z ateistami, których namawiałem: módlcie się. Ja się modlę do doskonałości, do Boga. A wy nie traktujcie, jesteście ateistami, nie traktujcie tej koncepcji w kategoriach transcendentalnych, tylko w kategoriach maksimum doskonałości. Otóż mi się osobiście wydaje, że papież Jan Paweł II osiągnął dostępną ludzką doskonałość w dziedzinie myśli, twórczości intelektualnej, rozwijającej naukę Kościoła. Osiągnął doskonałość w formie kontaktów społecznych. Osiągnąć doskonałość w formie rozumienia interesu globalnego, światowego, ludzkości. Tego priorytetu ogółu i działania poprzez działanie solidarne. I z tego punktu widzenia, w kategoriach już czysto praksjologicznych, mógłbym powiedzieć, że zbliżył się do doskonałości, bo jeszcze raz powtarzam, że doskonałość to jest symbol Boga. My możemy dojść do daleko idącej, maksymalnej doskonałości. Wydaje mi się, że
Jan Paweł II doszedł do tej doskonałości, tak nie porównując, ale w moim zrozumieniu w większym stopniu już cały szereg uznanych i akceptowanych świętych. Jest dla mnie po prostu symbolem dostępnej doskonałości w kategoriach religijnych nazwanych świętością.